Siemano, z tej strony Seweryn i zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale, a tym razem będzie to, jak widzicie, Destiny multiplayer w trybie skirmish. Dawno, dawno już niczego nie wrzucałem, dawno w nic nie grałem na konsoli. Ostatnio więcej czasu spędzam przy PC-cie, ale prawdę mówiąc, coraz bardziej mnie to nudzi. Nie wiem czemu. I tak się, kurde, zastanawiam, czy kurde nie za dużo czasu poświęcam na to całe moje granie, bo z tego, co sobie tak ostatnio prześledziłem, no to tak, w Destiny mam już przegrane ponad 1000 godzin. Battlefield 4 na konsoli dużo ponad 1000 godzin. I jeszcze nie osiągnąłem 140 poziomu. Nie wiem, chyba 135 albo 134. Później co tam jest jeszcze? Battlefield 3 było na PS3, tam jakieś ponad 600 albo 700 godzin. Masakra, nie wliczając w to innych gier, przy których też spędziłem dużo czasu, bo z tego co pamiętam, Killzone też grałem wszystkie części, pograłem w Multika i to też dosyć dużo tam przesiedziałem. Więc kurde, ten czas, który spędzam grając, to jest normalnie masakra. Ile pożytecznych rzeczy by można zrobić, kurde. No ale cóż, lubię grać, no i spędzam tyle czasu, ile spędzam. Ale teraz już będzie chyba tego mniej. Wcześniej jakoś więcej tych filmików nagrywałem, ale to było takie spontaniczne nagrywanie. To, co mi się udało ugrać i to, co wyglądało dosyć w miarę dość dobrze, no to wrzucałem na mój kanał, zresztą możecie zobaczyć. No wiadomo, nie wszystko wygląda rewelacyjnie, ale w niektórych mam naprawdę dobre wyniki i kurde, postanowiłem to powrzucać co nieco. A jeśli sobie zaplanuję coś nagrywać i gram z tą świadomością, że to nagrywam, o kurde, gówno mi wychodzi. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no ale kurde, no tak mam. Ten filmik, który akurat teraz oglądacie, to było takie o... Postanowiłem sobie coś pograć w niedzielę, stwierdziłem, że dawno nie grałem w Destiny, no to zagram, no i... Może początek nie jest rewelacyjny, bo dostajemy w dupę, ja też dostaję niezły łomot, ale później coś z tego będzie, no bo komentarz jest dogrywany, to jest wszystko dogrywane, więc będzie to wyglądać tak, będzie to wyglądać. Mam nadzieję, że wyjdzie to w miarę dobrze. No i jeśli wyjdzie to w miarę dobrze, no to będzie to na YouTubie, jak nie, no to wiadomo. Nic na siłę, nie? Ale w to też dawno nie grałem. Możecie zauważyć, jakie kurde, jakie akcje przechodzą koło nosa. Jak dostaję w dupę czasami, no ale... Jak grałem w to dzień w dzień, po kilkanaście meczy, a przeważnie grałem w Multika ostatnimi czasy, kurde, naprawdę dobrze szło. A że nie nagrywałem, no cóż, nie nagrywałem. Nie było czasu później tego obrabiać.
praca domu, przede wszystkim praca, no i niestety nie zawsze jest czas na to, żeby sobie posiedzieć przy tym, no to, na to też trzeba trochę czasu. Zresztą wiecie, ci co nagrywają, ci co się w to bawią, to wiedzą ile potrzeba czasu, żeby to wszystko obrobić, żeby to zmontować. Co nieco mi to wychodzi, no. Trzeba się wkręcić z powrotem. Jakoś to będzie, no ale kurde. Miałem go z tyłu i co? Ej, nieważne. Nie wiem, czy wy też spędzacie tyle czasu. No bo mój dzień to przeważnie wygląda tak. Wstaję do pracy, przychodzę po pracy, coś zjeść na szybko. Albo komputer, albo konsola. Pogram trochę i idę spać. Tyle. Prawda, tak wygląda mój dzień. No niestety nie mam czasu na więcej, więc jest jak jest. No ale nic, po nowym roku planuję zmienić pracę i zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, czy będę miał więcej czasu, żeby pograć, ponagrywać. Pograć to pewnie tak, ale żeby to wszystko później ogarnąć po tym całym nagrywaniu. No jak można tak lamić? No kurde. Na stłuc gościa od razu, to nie balić. No ale tak to jest, jak się nie grało w to już za 2 miesiące. Bo grałem sobie w Overwatcha, który notabene też mi się już znudził. Nie wiem, może po nowym roku coś wyjdzie fajnego, w co będzie można pograć. I zobaczymy. W Battlefielda 1 nie gram, bo jakoś ten klimat pierwszej wojny mnie nie przekonał. Jakoś mnie to nie wciągło. Grałem w betę i to było tyle. A może jak ta gra trochę stanieje, to może wtedy ją kupię? O nie, nawet nie miałem zamiaru wydawać. A nawet nie pamiętam, ile to kosztowało. 50 funtów, 40 coś? Nie wiem, jakoś tak. Poczekam, aż stanieje i może wtedy pogram, ale jak mówiłem, nie wciągnął mnie ten klimat, no i... No i jak można tak spieprzyć, mając kurde heavy? Ale lipa. Ale na pierwszym miejscu jestem. To się liczy. Nie wiem, czy to... Tak, się skończy, że chyba będę na pierwszym miejscu. Ale nie będę was zanudzał więcej moim ględzeniem. Postanowiłem się podzielić z wami tymi liczbami, ile spędzam przy graniu. Ale mnie sieknął. No, to co chciałem wam przekazać, to wam przekazałem. Zostawiam was z końcówką. No, jeszcze zostało kilka minut. Zostawiam was z końcówką tego filmiku. I proszę o komentarze. O komentarze, ile wy czasu spędzacie przy grach. Czy sądzicie, że to jest marnowanie czasu, czy nie? Nie wiem. Jak już stwierdziłem, według mnie można to było wykorzystać w bardziej przydatnych celach, bardziej pożytecznie, no ale na hobby też nie ma co ograniczać czasu, tak mi się wydaje. Dobra. Koniec mojego zbędnego pierdzielenia, spadam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych moich filmikach.
Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie, hej. The lead. Gained the lead. Imminent. One minute. Just 30 seconds. Get it done.